district of Maina Pliche. Gapi się na szarą ścianę. W ostatnich 2 latach biorę lekcję u pastora Dietricha Bonhoeffera, który został powieszony 9 kwietnia 1945 roku na rozkaz Führera. Hitlera Schickelgrubera, czy jak mu tam było. Führer zdechł 30 kwietnia razem z wiernym psem. Biedny pies. W moim długim życiu brałem lekcje nie tylko u poetów, u Goethego, Hölderlina, Heinego, Rilkego, albowiem piękno jest niczym innym, jak strasznym początkiem. Rilke do końca życia trzymał się kurczowo kobiecych sukni. Krył się w zakamarkach niewieścich szat. Pozostał do śmierci w sukience dziewczynki, w którą ubrała go mama. Była jak suknia, upiorna i straszna. Gdyby się zatrzymał choć na chwilę z Heinrichem Zielem, Am Pferde Fleischwagen. Ale Rilke wybrał wieżę anioła, księżniczkę, Turn und Taxis. Więc go opuściłem i poszedłem na naukę do Brechta. Po drodze spotkałem Grabego, niezwykły facet, i Bena. Bonhoeffera spotkałem we Wrocławiu. Zacznij od początku. Zacznij jeszcze raz, mówił do mnie. Naukę chodzenia, naukę pisania, czytania, myślenia. Trzeba się z tym zgodzić, że Bóg odszedł z tego świata, nie umarł. Trzeba się z tym zgodzić, że jest się dorosłym, że trzeba żyć bez ojca. I mówił jeszcze, że trzeba żyć godnie, na świecie bezbożnym, nie licząc na karę ani nagrodę. Czy nie zgrzeszyłem, porównując Hitlera do psa? Przecież to był człowiek. Miał matkę, ojca, siostrę, brata. Był artystą. Zostawił po sobie akwarele, rysunki. Był pisarzem, kochał Wagnera. Zostawił po sobie Mein Kampf. Krążą po moim kraju wieści, że Mein Kampf wydano w języku polskim, ale nikt nic nie widział i nie słyszał. Niestety Führer zdechł. A problem żydowski ciągle czeka na ostateczne rozwiązanie. Entlösung der Judenfrage. Żydzi, Arabowie, Polacy i Niemcy są trochę przeczuleni. Wszędzie węszą antysemityzm, a przecież las zasadzonych ręką sprawiedliwych drzew rośnie, gęstnieje, zieleni się, podchodzi pod okna naszych domów. Produkuje się znakomite komedie o Oświęcimiu, Majdanku, Sobiborze. Pasja i Holokaust zaczynają przynosić coraz większe zyski. 400 milionów dolarów to jest kasa, nie jakieś tam 30 srebrników. Siedzieliśmy w cieniu drzew, w małej piwiarni koło kościoła świętej Elżbiety. Bonhoeffer czytał mi swoje wiersze pisane w Tegel. Rozciągnięty na mojej pryczy gapię się na szarą ścianę. Patrzyłem na światło, na jego pomnik bez głowy, bez ramion. A może Bóg wystraszył się i opuścił ziemię? Zamiast odpowiedzieć na moje pytanie, położył palec na ustach. Czy to jest znak, że nie chcesz? Że nie możesz odpowiedzieć na moje pytanie? Owinięty w brudny, cuchnący koc, z zamkniętymi oczami wsłuchiwał się w szarą ścianę celi. Oczami wyobraźni malował na niej polne kwiaty, modraki, konkole, rumianki, maki. I znów pławatki, oczy i usta narzeczonej. Czy to jej odchodzące kroki? Czy kroki skazanego na śmierć brata? Drzwi zatrzaśnięte. Idę z tobą, bracie, do tego miejsca i słyszę twoje ostatnie słowo.
Psalm 101 w tłumaczeniu według Biblii Ekumenicznej. Zwrócę swe oczy ku wiernym w moim kraju. Chcę śpiewać o łasce i sprawiedliwości. Chcę grać Tobie, Panie. Chcę kroczyć drogą nieskalaną, kiedy do mnie przyjdziesz. Będę postępował w swoim domu według wskazań mego niewinnego serca. Nie będę się przyglądał niegodziwościom. Nienawidzę popełnianych przestępstw. One do mnie nie przylgną. Zwrócę oczy ku wiernym w moim kraju, aby mieszkali ze mną. Kto postępuje nieskazitelną drogą, będzie mi służył. Oszust nie zamieszka w moim domu, oszczerca nie pozostanie przed moimi oczami. Każdego dnia ranka będę tępił wszystkich grzeszników tego kraju, by wszystkich złoczyńców wyplenić z miasta Pana. Zwrócę swe oczy ku wiernym w moim kraju. Bardzo dziękuję Marysi Czajkowskiej za wprowadzenie nas interpretacją życia Bonhoeffera przy pomocy ekumenicznego przekładu Psalmu 101. Chciałbym wprowadzić rzecz cytatem z filozofii chodzenia Grossa. Ostatnia rzecz. Nie jesteśmy sami, bo kiedy wędrujemy, stajemy się podbójni. Zwłaszcza, gdy mamy za sobą długą drogę. Zawsze, nawet kiedy idziemy w pojedynkę, toczy się dialog między ciałem i duszą. Kiedy mój krok jest równy, zachęcam, schlebiam, chwalę dobre nogi, które mnie niesiecie. Niemal mam ochotę poklepać się po udzie, tak jak klepiemy konia po szyi przy długim wysiłku, kiedy ciało zmaga się ze sobą. Jestem z nim, by je wspierać. No dalej, jeszcze troszkę. Dasz radę. Kiedy wędruję, jest nas dwóch. Moje ciało i ja. Nierozłączni jak oklepany refren. I rzeczywiście umysł jest świadkiem ciała, świadkiem aktywnym, czujnym. Podąża za jego rytmem, towarzyszy mu w wysiłku, kiedy na stromych podejściach zachęcamy nogi do pracy. Kiedy czujemy ciężar w kolanach. Stawiamy kroki, a umysł akcentuje. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest dumny z ciała. Kiedy idę, towarzyszę sobie, jest nas dwóch. Podejmowana wciąż na nowo rozmowa może trwać aż do wieczora i nigdy się nie znudzi. Nie da się iść bez tego podziału w nas samych. To dzięki niemu czujemy, że posuwamy się naprzód. Idąc, zawsze się sobie przyglądam i dodaję sobie odwagi. Dziękuję Państwu za obecność na tym, ktoś nazwał to złośliwie dziada, na tych dziadach bonhoefferowskich. Nie będziemy wywoływać żadnych duchów, jednakowoż chcielibyśmy porozmawiać przede wszystkim o tej relacji nauki chodzenia, zaangażowania społecznego Różewicza i Bonhoeffera przy okazji nieokrągłej, ale jednak rocznicy śmierci Dietricha Bonhoeffera, pastora ewangelickiego, który zaświadczył swoim życiem, że Führer jest tylko jeden dla niego samego, że nie ma żadnego innego Führera oprócz Jezusa Chrystusa dla chrześcijanina. I to jest rzecz, która na pewno otwiera wiele wątków. Chcielibyśmy najpierw wysłuchać, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia pana doktora Przemysława Dakowicza. Chciałbym poprosić go o wprowadzenie, ponieważ pan doktor napisał
świetny artykuł o Bonhoefferze i Różewiczu, więc myślę, że to będzie wprowadzenie, a potem chwilę jeszcze zadumamy się przy recytacji i pieśni drugiej. Dziękuję również panu Wojciechowi za to, że zechciał wystąpić i chciałbym też zapowiedzieć potem debatę z udziałem pana profesora Jerzego Sojki z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Także bardzo dziękuję i zapraszam w takim razie na scenę pana doktora. Dzień dobry państwu, nisko się kłaniam, pięknie dziękuję za zaproszenie panu profesorowi, państwu za przybycie. Postaram się jakoś wprowadzić w temat, choć oczywiście zadanie jest trudne, dlatego że w gruncie rzeczy nie byłem pewien, jak głęboko będzie sięgać państwa znajomość kwestii bonhoefferowskich i różewiczowskich, i raczej pomyślałem rzecz jako popularne wprowadzenie, a nie specjalistyczne. W związku z tym też ta prezentacja multimedialna, przeszło 20 slajdów, które pomogą nam, myślę, pewne rzeczy sobie po prostu wyobrazić, bo kwestie związane z życiem Dietricha Bonhoeffera to są jednak kwestie dość odległe. I oczywiście miejsce, w którym jesteśmy, zazwyczaj gromadzi ludzi, którzy mają wielką wiedzę w tej materii i także no, taką wiedzę, powiedziałbym, wyobraźniową, to znaczy ikonografię dobrze znają. Ale tej ikonografii trochę też przygotowałem na dzisiejsze spotkanie, oprócz słów. Państwo pozwolą, ja siądę, bo będzie mi ręką bliżej do przycisków komputerowych. I rozpocznę od tego, że przeczytam rzecz niezwykle znaczącą, mianowicie testament Tadeusza Różewicza, spisany w roku 2003, czyli wtedy, kiedy Różewicz pracował nad tym wierszem usłyszanym przez nas na początku spotkania, nad nauką chodzenia. Tam mówi, że w ostatnich 2 latach pobiera lekcję u pastora Bonhoeffera. Wiersz jest, ma taką sygnaturę temporalną 2002-2004. Natomiast tę karteczkę z testamentem Różewicz spisał w Karpaczu 5 marca 2003 roku. Jak państwo pamiętacie zapewne, ona czekała, nikt nie wiedział o tej kartce, oprócz dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki, Zbigniewa Kulika. I po śmierci Tadeusza Różewicza ta kartka została wyciągnięta i podana do wiadomości publicznej. Moja ostatnia wola i prośba. Jest moim pragnieniem, aby urna z moimi prochami została pogrzebana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy kościele Wang w Karpaczu Górnym. Proszę miejscowego pastora, aby wspólnie z księdzem kościoła rzymskokatolickiego, którego jestem członkiem przez chrzest święty i bierzmowanie, odmówił odpowiednie modlitwy. Pragnę być pochowany w ziemi, która stała się bliska mojemu sercu, tak jak ziemia, gdzie się urodziłem. Może przyczyni się to do dobrego współżycia tych 2 rozdzielonych wyznań i zbliży do siebie kultury i narody, które żyły i żyją na tych ziemiach. Może spełni się marzenie poety, który przepowiadał, że wszyscy ludzie będą braćmi. Amen. Tadeusz Różewicz, urodzony dnia 9 października 1921 w Radomsku. Zaskakujące to amen. I no, proszę państwa, chociaż myślę dla uważnych czytelników Różewicza, to znaczy dla tych, którzy przynajmniej od płaskorzeźby dogłębnie z tymi wierszami obcowali, to nie było zaskoczenie 100%. Proszę państwa, dwie postaci, o których, na których temat trudno jest sformułować jakiś taki sąd super oczywisty, że wiele je łączy.
Myślę, że Tadeusz Różewicz postaci Dietricha Bonhoeffera nie zna do, jak sądzę, mniej więcej do końca wieku XX. Być może spotykał się z tym nazwiskiem, to nie jest wykluczone, bo przecież książki Bonhoeffera były wydawane po polsku. Różewicz świetnie znał język niemiecki, więc niewykluczone. Natomiast ta postać pojawia się z nazwiska po raz pierwszy na początku wieku XXI i sądzę, że jest wysoce prawdopodobne, że Różewicz spotyka się z postacią pastora Bonhoeffera dzięki temu, że w roku 1999 postawiony zostaje nieopodal kościoła świętej Elżbiety we Wrocławiu pomnik pastora, kopia pomnika, który stoi w Berlinie w okolicach Zionkirche. Różewicz prawdopodobnie w tym miejscu dość często bywał. Wiemy, że odwiedzał Eugeniusza Goethe Stankiewicza, który w jednej z kamienic stojących nieopodal, dosłownie 10 metrów od pomnika, miał swoją, przez lata swoją pracownię. Do tej pracowni Tadeusz Różewicz uczęszczał. Wykonywał nawet rozmaite prace z zaprzyjaźnionym artystą. Jedna z tych prac, kamień Jerzego Nowosielskiego, została pokazana na okładce tomu Wyjście, tego tomu, w którym znalazł się wiersz Nauka chodzenia. To jest instalacja znacząca, jak Państwo wiecie. Jerzy Nowosielski to postać nie tylko ważna w historii sztuki polskiej, ale również człowiek bardzo głęboko wierzący, wyznania prawosławnego, serdeczny przyjaciel Różewicza przez wiele lat, również w pewnym sensie nauczyciel duchowy. Jeśli poczytać uważnie korespondencję, która się ukazała, w tej chwili nie jestem już pewien, bodaj przed 8, może nawet 10 laty w wydawnictwie literackim, to jest to świetne świadectwo tego, że Różewicz był chrześcijaninem poszukującym przez całe życie. Kilka podstawowych faktów, a może nawet kilkanaście. Rzecz pierwsza, 15 lat, to jest odległość, która czas, który dzieli narodziny Dietricha Bonhoeffera i Tadeusza Różewicza. Rodzą się w dwóch różnych miejscach. Bonhoeffer we Wrocławiu, Tadeusz Różewicz w Radomsku. Ale oczywiście wiemy, w drugiej połowie życia Tadeusz Różewicz będzie mieszkał we Wrocławiu i w tej przestrzeni, w której funkcjonował przez pierwszych 6 lat swojego życia, Dietrich Bonhoeffer będzie się poruszał. Tutaj, proszę Państwa, fotografia, która ukazuje rodzeństwo Bonhoefferów, bodaj chyba ostatniego spośród tych dzieci nie ma. Natomiast Dietrich jest 6. dzieckiem, jednym z dwojga bliźniąt, tak, tuż za nim jego siostra bliźniaczka. To jest zdjęcie wykonane 3 lata po narodzinach. I udało mi się znaleźć zdjęcie wykonane 3 lata po narodzinach Tadeusza Różewicza. Tadeusz Różewicz i Janusz Różewicz na fotografii wykonanej w Radomsku. Charakterystyczny element, długie włosy, prawda? Takie, taka moda owego czasu. Proszę Państwa, tutaj widzimy rodziców Dietricha Bonhoeffera, profesora Karla Bonhoeffera i jego matkę z domu von Hasse, pochodzącą z rodziny o głębokich tradycjach i artystycznych, i religijnych. Jej ojciec był pastorem na dworze cesarskim. Tutaj mapa, fragment mapy Wrocławia z roku 1910, czyli z czasu, kiedy Bonhoefferowie mieszkali we Wrocławiu. Strzałką i ten żółty punkcik to jest miejsce, gdzie się znajduje do dziś dom Bonhoefferów, na przeciwko, po drugiej stronie Starej Odry,
jest klinika, w której Karl Bonhoeffer, który był psychiatrą, wybitnym psychiatrą swojego czasu, ale dość gwałtownie występującym przeciwko wynalazkom Freuda, Junga, tak, raczej zwolennik starej szkoły, to takim, powiedziałbym, medycznym i neurologicznym, był również neurologiem, więc takie, powiedzielibyśmy, bardziej biologiczno-medyczne postrzeganie spraw psychiatrii. Tutaj ta mapa lekko przybliżona i dom Bonhoefferów, widok z tego czasu, kiedy oni tam mieszkali. Po wojnie ten dom wyglądał zupełnie inaczej. W ostatnich latach przeszedł remont i wrócił ten dach oryginalny, czy taki naśladujący dach oryginalny. Można zresztą ten dom, zdaje się, zwiedzać, to znaczy z pewnością można obejść dookoła. Nie wiem, czy da się wejść do środka, ale wycieczki tam się pojawiają. Proszę Państwa, w roku 1000, podstawowe fakty z biografii Bonhoeffera dla przypomnienia. W roku 1912, czyli wtedy, kiedy Dietrich ma 6 lat, cała rodzina przeprowadza się do Berlina. Tam ojciec Dietricha otrzymuje pracę. W roku 23 początek studiów teologicznych. To jest rzecz niespodziewana w tej rodzinie. Nie jest to rodzina głęboko wierząca, z tego co piszą świadkowie. Kilkakrotnie w ciągu roku bywają w kościele przy okazji jakichś najważniejszych świąt i traktują to całkowicie formalnie. Dlatego decyzja Dietricha jest decyzją dla rodziny zaskakującą. Biografowie tłumaczą to na rozmaite sposoby, między innymi tym, że dość szczególne, bolesne doświadczenia czasu I wojny światowej. Jeden z braci Dietricha traci życie w roku 1918, drugi jest ranny. No i spekulują też biografowie, że być może to była decyzja, która miała go jakoś osobowościowo, formacyjnie odróżnić od tych pozostałych braci, którzy wybierali inny rodzaj aktywności w świecie. Tak? W roku 1924 ważne wydarzenie, przez pewien czas Bonhoeffer jest w Rzymie i wysyła raczej pozytywne sygnały, to znaczy jest w pewnym sensie zaskoczony tym, co widzi, ocenia to w sposób pozytywny. W roku 27 broni pracę doktorską. I to jest oczywiście ten system kształcenia nieco inny od naszego, to znaczy nie wiem, na ile ta praca doktorska dałaby się porównać z naszymi pracami doktorskimi współczesnymi. Zapewne była o niebo lepsza, chociaż studia, jak Państwo widzą, skończone w tempie ekspresowym. To jest praca oczywiście z zakresu teologii systematycznej. Zaraz potem Dietrich Bonhoeffer decyduje się na wyjazd do Barcelony i podejmuje, to nie jest jego pierwsza praca kościelna, bo pierwsza praca kościelna jest w Berlinie, natomiast no, ta propozycja dotyczy pracy wikarego, tak to się określa w książkach biograficznych dotyczących Bonhoeffera. Pomaga po prostu proboszczowi barcelońskiej parafii dla emigrantów niemieckich. Pomaga z wielkim sukcesem, szczególnie jeśli chodzi o pracę z dziećmi, to znaczy tam są jakieś pierwsze zgromadzenia, gdzie się na pierwsze spotkanie z Bonhoefferem przyszło jedno dziecko, musiał to spotkanie odwołać, a później są to spotkania już z wielkim sukcesem i kilkudziesięcioma uczestnikami młodymi. To jedno ze zdjęć pokazujących jakiś piknik parafialny w Hiszpanii. Tak? W roku 1929 Bonhoeffer rozpoczyna regularną pracę naukową na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma. Habilituje się dość szybko, no w wieku 24 lat, co dziś dla szeregowych
pracowników uniwersytetu jest nie do pomyślenia, tak? I zaczyna działać bardzo aktywnie w ruchu ekumenicznym. Wyjeżdża na konferencje, dyskutuje, przedstawia swoje wnioski. W Cambridge, jak Państwo widzicie, wybrany na sekretarza do spraw młodzieży. Tam zresztą zawiera swoje ważne znajomości, przede wszystkim z biskupem Chichesteru Bellem, który będzie jego długoletnim przyjacielem. Będzie zresztą pod pewnymi względami, powiedzielibyśmy, być może nawet współspiskowcem, tak, bo będzie odbierał tajne informacje od Bonhoeffera w trakcie II wojny światowej. 27 lutego 1933 roku Bonhoeffer wygłasza jedno ze swoich najsłynniejszych kazań. To jest oczywiście już czas, kiedy Hitler doszedł do władzy. Kwestie polityczne są od kilku lat są wysoce skomplikowane w Republice Weimarskiej, ale no, to jest moment kluczowy. Naziści zdobywają faktyczną większość, choć jeszcze nie jest to ta większość ostateczna, to znaczy te 47%, które zdobędą po pożarze Reichstagu. Ale jak Państwo pamiętacie, Hitler zostaje powołany na stanowisko kanclerza przez Hindenburga i no, zachodzą szokowe zmiany w państwie niemieckim. Fragment tego kazania wygłoszonego na dzień przed pożarem Reichstagu, pozwolę sobie Państwu przeczytać niewielki fragment. Mamy w Kościele tylko jeden ołtarz Najwyższego, jedynego naszego Pana, któremu i tylko Jemu składać możemy chwałę. Ołtarz Stwórcy, przed którym wszelkie stworzenie musi paść na kolana, a najpotężniejsi nawet są pyłem. Nie mamy żadnych bocznych ołtarzy dla czczenia ludzi. Tutaj, na ołtarzu Kościoła, sprawowana jest służba Bogu, nie człowiekowi, a kto by chciał inaczej, niech pozostanie z dala, bo nie może być z nami w domu Pana. Kto rości sobie prawo do ołtarza dla siebie albo chciałby je wznosić innym ludziom, ten szydzi z Boga, a Bóg nie daje się z siebie naśmiewać. Być w Kościele znaczy mieć odwagę być sam na sam z Bogiem, znaczy nie być sługą ludzi, lecz Jego sługą. A trzeba do tego odwagi. Największą przeszkodą w przystaniu, aby Bóg był Panem, to znaczy w wierze, jest nasza tchórzliwość. Więc także dlatego Gedeon, bo upada on wraz z nami na kolana przed ołtarzem jedynym, najwyższego i wszechmocnego i jemu samemu tylko oddaje pokłon. Proszę Państwa, no właśnie, kilka słów takiego, powiedziałbym, komentarza polityczno-kościelnego. W Kościele niemieckim od lat trwają przetasowania. Lata 1933-1934 to jest początek wojny, tak zwanej wojny kościelnej, to znaczy wytrącają się jakby z kościoła ewangelickiego niemieckiego, wytrąca się ta organizacja nazistowska pod nazwą Deutsche Christen, która no, na pewnym etapie w roku 1933 właśnie przejmuje formalną władzę. Formalną władzę w Kościele mamy arcybiskupa, tak zwanego arcybiskupa Müllera, który jest nominatem nazistów i nowe porządki w Kościele, przede wszystkim no, rzeczy, o których mówi Bonhoeffer w cytowanym kazaniu, czyli kwestia Führerprinzip, czyli powiedzielibyśmy prymarnej funkcji również w obrębie Kościoła ewangelickiego wodza Adolfa Hitlera. No i druga rzecz, paragraf aryjski, który za chwilę będzie obowiązywał, to znaczy kwestie wyłączania chrześcijan pochodzenia żydowskiego z Kościoła ewangelickiego. Przeciwko temu wszystkiemu Bonhoeffer protestuje, jest jedną z osób najczynniej zaangażowanych w ten protest i zresztą nie tylko protest, ale po prostu działanie
które ma temu przeciwdziałać. Przepraszam za tautologię. W 1933 roku Bonhoeffer współredaguje pierwszą wersję wyznania z Bethel. Ta wersja zostaje później zmieniona bardzo gwałtownie. Bonhoeffer zresztą to krytykuje, to znaczy część duchownych po prostu wycofuje się z ostrych sformułowań Bonhoeffera, ale z pewnością jest to ważny dokument, który jakby w sposób, to jest początek oddzielania tych dwóch zupełnie różnych wyznań, to znaczy Deutsche Christen, którzy będą za moment przez Bonhoeffera definiowani jako niechrześcijanie czy antychrześcijanie, i powstający właśnie wtedy kościół wyznający Bekennende de Kirche, który no, będzie starał się przenieść przez tę brunatną, może prawdę Ewangelii. W roku 1933 pod koniec Bonhoeffer decyduje się jednak, to jest dość skomplikowana sprawa psychologicznie, znaczy pod wpływem rozmaitych przykrych doświadczeń wewnątrzkościelnych decyduje się wycofać z Niemiec do Londynu i tam obejmuje dwie parafie, w których będzie pracował do kwietnia 1935 roku, kiedy zostanie wezwany przez kościół wyznający z powrotem do Niemiec, ponieważ tam czeka ważna praca. W roku 1934 podczas ekumenicznej konferencji wygłasza kazanie o pokoju. Znowu to jest rzecz, której fragment muszę Państwu przeczytać, dlatego że to dobrze pokazuje, jak daleko sięgała wyobraźnia, powiedziałbym, polityczna i etyczna z drugiej strony Bonhoeffera, to znaczy jak wiele on widział zawczasu. To jest 49. Bonhoeffer ma 28 lat, kiedy wygłasza te słowa. Związek Światowy jako członek ruchu ekumenicznego usłyszał Boże wezwanie do pokoju i kieruje je w formie rozkazu do narodów świata. Dlatego też nasze zadanie teologiczne polega jedynie na tym, by wreszcie przyjąć to przykazanie jako najważniejsze, a nie poddawać go pod dyskusję, jakby wciąż było kwestią otwartą. Kto więc tak może wzywać do pokoju, że świat go usłyszy, że będzie musiał usłyszeć, by wszystkie narody uradowały się? Jeden chrześcijanin nie potrafi tego uczynić. Tylko wielki sobór ekumeniczny świętego Kościoła Chrystusowego z całego świata jest w stanie wypowiedzieć to w taki sposób, że mimo niechęci świat będzie musiał przyjąć słowo o pokoju, a narody uradują się, ponieważ to właśnie Kościół Chrystusowy zabierze z rąk ich synów broń i zakaże wojny i ogłosi pokój Chrystusowy nad oszalałym światem. Czas biegnie, świat zbroi się. Już jutro mogą zagrać fanfary wojenne. Na co jeszcze czekamy? Czyż chcielibyśmy stać się współwinnymi jak nigdy dotąd? Proszę Państwa, w roku 1935 następują ważne zmiany w życiu Bonhoeffera i to jest zresztą rzecz, która do dziś, myślę, w kręgach ewangelickich, a także katolickich jest dyskutowana. Gdzieś posiałem książkę Życie Wspólne. Otóż Bonhoeffer rozpoczyna swoją pracę w seminarium kaznodziejskim i powołuje do życia coś, co bywa przez niektórych porównywane do, czy pewne mechanizmy tego życia w seminarium kaznodziejskim, gdzie młodzi ludzie żyją razem ze swoim wychowawcą i nauczycielem, bywa porównywane do katolickiego życia monastycznego, prawda? I to jest doświadczenie unikalne rzeczywiście i Bonhoeffer zawarł prawdę tamtych lat w tej książce Życie Wspólne. Doświadczenie, które daje znakomity efekt. Mianowicie od tego roku 1935
Do powiedzmy 39, początków roku 40 trwa nauka, mimo tego, że władze, jak Państwo widzą z tej planszy, zakazują działalności seminarium w Finkenwalde, dzisiejszej dzielnicy Szczecina, już w roku 37, ale ta praca jest prowadzona w konspiracji i kościołowi wyznającemu udaje się wykształcić dosyć dużą liczbę młodych pastorów, którzy po prostu idą w tę rzeczywistość opanowaną przez nazistów, opanowaną przez Deutsche Christen i no, w pewnym sensie ocalają wyznanie ewangelickie, bo Bonhoeffer bardzo poważnie, zresztą nie tylko on, Karl Barth, Niemöller i tak dalej, obawiali się o to, że po prostu Kościół ewangelicki nie przetrwa tej nocy niemieckiej. Tak? Proszę Państwa, w roku 39 Bonhoeffer daje się nakłonić swoim przyjaciołom amerykańskim, ponieważ już wcześniej w latach 30. był na stypendium w Nowym Jorku, daje się nakłonić do tego, aby przyjechał do Stanów Zjednoczonych. Plan jest taki, że ci jego przyjaciele amerykańscy postrzegają sprawę jako ratunek dla Bonhoeffera. To znaczy od wielu miesięcy drżą o to, żeby nie został aresztowany i skierowany do obozu koncentracyjnego. No, ta podróż, z podróży w pierwszą stronę do Nowego Jorku, mamy fotografię z pokładu okrętu. Bonhoeffer przybywa na miejsce, ale natychmiast, w zasadzie drugiego dnia już ma ogromne wątpliwości, czy dobrze uczynił. No i rzeczywiście, mimo tego, że miał otrzymać stałą pracę, stałe stanowisko w Stanach Zjednoczonych, odmawia i wsiada na okręt w drogę powrotną. Tak? W drodze powrotnej odwiedza swoją siostrę, która z bratem, przepraszam, z mężem, który ma korzenie żydowskie, wyemigrowała do Londynu. W Londynie spotyka się z siostrą i szwagrem, po czym wraca do Niemiec. W roku 1940, no musimy bardzo skakać, tak, ale w roku 1940 pod koniec Bonhoeffer zostaje zatrudniony oficjalnie jako cywilny pracownik Abwehry, czyli wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Zostaje zatrudniony przez ludzi, z którymi jest już związany, to znaczy między innymi przez swojego szwagra Hansa von Donani i człowieka, który współpracuje z taką komórką spiskowców w obrębie Abwehry, między innymi z Osterem i z Kanalisem. Z tą grupą Bonhoeffer przez najbliższe lata dwa, trzy działał, z powodu współpracy z tą grupą zostanie aresztowany. W roku 1941 uczestniczy w przerzuceniu niewielkiej grupy obywateli niemieckich pochodzenia żydowskiego do Szwajcarii. W 1942 no, podejmuje rzecz, która jest niebywała i z punktu widzenia lojalności państwowej trudna do zrozumienia dla większości jego współczesnych. Mianowicie no, ci niemieccy spiskowcy przekazują za granicę szczegółowe informacje związane z prowadzonym spiskiem, łącznie z tym, że Bonhoeffer dostarcza listę spiskowców. Chodzi o to, żeby ewentualnie Brytyjczycy, którzy w wypadku powodzenia spisku, żeby Brytyjczycy, Zachód wiedział, na kogo politycznie może postawić, tak, w tej sytuacji, nowej sytuacji w Niemczech. Bardzo szczególna chwila, 33 marca 1943 roku, cała rodzina, no z wyjątkiem tej siostry, która przebywa w Londynie, i jej męża, spotyka się z okazji 75. urodzin Karla Bonhoeffera i jest to ostatni moment, kiedy z wyjątkiem tej jednej siostry wszyscy są razem. 5 dni później Dietrich zostanie aresztowany. Natomiast dlaczego mówię, że to jest moment szczególny? Ponieważ tutaj mamy
pierwsze, powiedziałbym, biograficzne spotkanie Bonhoeffera i Różewicza. Ten kolejny slajd to ukazuje. Proszę Państwa, tylko niespełna miesiąc później rodzina Różewiczów po raz ostatni w komplecie spotyka się na święta. Przyjeżdża do domu Janusz Różewicz, starszy o 3 lata brat Tadeusza Różewicza, który leży na jednym z łódzkich cmentarzy. I no właśnie, kilka słów o Januszu za chwilę. Bracia spotykają się po raz ostatni, rozmawiają. Niewiele później sam Różewicz, Tadeusz Różewicz, dostanie skierowanie do oddziału partyzanckiego Warszyca. A tutaj są dwa dokumenty z tamtego czasu, fotografia Różewicza już jako partyzanta na warcie i zezwolenie, proszę Państwa, na zbieranie roślin lekarskich, aromatycznych i korzennych, które już pół godziny minęło, to będę się bardzo śpieszył. Proszę Państwa, tutaj dedykacja, którą Janusz Różewicz wpisał bratu na książce z wierszami Staffa w roku 1941. I tak, kilka informacji podstawowych. Janusz Różewicz działał w kontrwywiadzie AK, fantastycznie znał język niemiecki, jeździł między Generalną Gubernią, III Rzeszą, wielokrotnie bywał w Berlinie, w Wiedniu i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym no, była to praca bardzo ryzykowna i rzeczywiście niedługo potem nastąpi aresztowanie Janusza Różewicza. Przeskakuje niestety ten wczesny wiersz Tadeusza Różewicza. Może jedno zdanie jedynie komentarza. Tadeusz Różewicz debiutował jako poeta w latach 38-39 przede wszystkim wierszami religijnymi drukowanymi na łamach takiego katolickiego pisma Sodalicy i Mariańskich pod znakiem Marii. Fakt zaskakujący dla większości czytelników Różewicza, którzy kojarzą go z etykietą ateisty przez długie lata, prawda? To jest taki wczesny wiersz, który bardzo mocno koresponduje, powiedziałbym, z koncepcją chrześcijaństwa bezreligijnego. Pierwszy taki sygnał pokrewieństwa intelektualnego, duchowego. Bonhoeffer zostaje aresztowany, jak powiedziałem, w kwietniu 1943 roku, a rok później pisze swój najsłynniejszy list z tego do Eberharda Bethkego, w którym zawiera, jak Państwo pamiętają, podstawowe pomysły związane z koncepcją chrześcijaństwa bezreligijnego i te pytania dotyczące obecności Kościoła w świecie, który no w sposób dosłowny wyparł się Ewangelii. Natomiast no, w tym samym roku ukazuje się w zasadzie debiutancka książeczka Różewicza na powielaczu 100 egzemplarzy Ech Leśnych, Silvarerum, przygotowane dla towarzyszy z oddziału partyzanckiego. W czerwcu 1944 roku zostaje aresztowany Janusz Różewicz. I ten punkt, który jest najbardziej zaskakującym wspólnym punktem w biografii Bonhoeffera i Różewicza, zamach lipcowy w Wilczym Szańcu. Hitler nie ginie, ogłasza, że ocaliła go opatrzność. Z kolei to wydarzenie jest początkiem tragedii Dietricha Bonhoeffera. Śledztwo, intensywne śledztwo, odnalezienie szafy z dokumentami w Cosen powoduje, że Gestapo ma pełną wiedzę dotyczącą działalności Bonhoeffera i grupy Ostera Canalisa. Natomiast z kolei Różewicz przebywa na przepustce, po aresztowaniu Janusza, przebywa na przepustce w mieście z lasu i już tego Państwu nie odczytam. Modli się, idąc ulicą, po tym, kiedy usłyszał, że był zamach na Hitlera, modli się o dziękuję Bogu, liczy na ocalenie Janusza. Wkrótce później się okazuje, że Hitler przeżył.
I no, to jest taki moment biograficznego jakby zejścia się dwóch losów, losów niemieckiego, polskiego, ewangelickiego, katolickiego i tak dalej, i tak dalej. Rozstrzelanie Janusza Różewicza na cmentarzu na Dołach w listopadzie 1944, kilka miesięcy później, dzisiaj rocznicę obchodzimy, egzekucja śmierci Dietricha Bonhoeffera. Dwa zdania na temat, niestety dwa zdania. Bardzo wiele elementów, które w twórczości Tadeusza Różewicza dialogują z Bonhoefferem, nie znając Bonhoeffera. To znaczy, da się w wierszach, myślę, od roku 1939 bez mała, a już z pewnością w takich tekstach jak słynny Lament z niepokoju, jak późniejsze o wiele lat z roku 91 z tomu z roku 91 Płaskorzeźba, słynny wiersz Bez, który kończy się dwuwersem: życie bez Boga jest możliwe, życie bez Boga jest niemożliwe. Jak sądzę, Różewicz, znajdując Bonhoeffera i poznając jego teologię, jego koncepcję chrześcijaństwa bezreligijnego, doszedł do wniosku, że to jest koncepcja, która daje możliwość pogodzenia rzeczy, które wydały mu się kompletnie nie do pogodzenia. Mianowicie wczesną jego dziecięcą religijność ze stwierdzeniem tego, że świat jest bezbożny. Tak? Różewicz pod koniec życia, jak mi się wydaje, łączy te dwa bieguny swojego doświadczenia i dochodzi do wniosku, że możliwe jest inne chrześcijaństwo. To znaczy, że on w zasadzie jest chrześcijaninem. Wiele fragmentów z jego twórczości, które to potwierdzają, ale niestety czas goni. Kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję. Proszę jeszcze raz pana Wojciecha Oleksiewicza z Teatru Nowego, żeby zacytował, deklamował wiersz. Proszę. Jakob Bejme. To nie mój mistrz. A więc śląski szewc, nazwiskiem Jakob Bejme, Philosophus Teutonicus, jak o nim mówiono, który mieszkał koło mostu w Görlitz, opowiedział mi, jak zobaczył odblask boskiego światła na cynowym dzbanie. A może kufru do piwa. Szedłem ze Zgorzelca do Görlitz, żeby kupić buty. A może koniak? Armia mrówek maszerowała przez most, niosąc w ramionach ogrodowe krasnale, kartenzwerge, koszyki wiklinowe, napoje wyskokowe. Nie pamiętam już dokładnie opowiadania tego skromnego człowieka i rzetelnego rzemieślnika, który zobaczył w kuchni na jakimś naczyniu odblask absolutny. Patrzcie potomni, w jakiej to skromnej postaci objawił się Bóg szewcowi ze Zgorzelca. Ale to był dobry szewc. Psalm 33. Na wieki trwają Twe zamiary, Panie. Sprawiedliwi, radujcie się w Panu, prawym przystoi pieśń chwały. Wysławiajcie Pana na cetrze, grajcie Mu na harpie o 10 strunach. Śpiewajcie Mu pieśń nową, śpiewajcie pięknie z radosnym okrzykiem. Bo słowo Pana jest prawe, On
jest wierny w każdym swoim dziele. Na wieki trwają Twe zamiary, Panie. On bowiem powiedział i oto się stało. On rozkazał i oto powstało. Pan udaremnia zamiary narodów, niweczy pragnienia ludów. Na wieki trwają zamiary Pana, pragnienia Jego serca przez wszystkie pokolenia. Szczęśliwy naród, którego Pan jest Bogiem, lud, który On wybrał na swoje dziedzictwo. Na wieki trwają Twe zamiary, Panie. Pan patrzy z niebios, widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który każdemu kształtował serca, zwraca uwagę na ich wszystkie czyny. Nie uratują króla jego liczne wojska, ani nie ocali mocarza jego wielka siła. Na wieki trwają Twe zamiary, Panie. Oto kopana nad tymi, którzy się Go boją i oczekują Jego łaski. Nasze dusze oczekują Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. W Nim bowiem raduje się nasze serca, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. Panie, niech spocznie na nas Twoja łaska, bo w Tobie pokładamy nadzieję. Na wieki trwają Twe zamiary, Panie.